Jaki przedłużacz z jaką końcówką kupić, żeby pojechać na kemping? To pytanie zadajecie nam bardzo często i w dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na to pytanie. Ja nazywam się Piotr Kozłowski, jestem wydawcą wyszukiwarki kempingów w Europie Camprest.com i na moich kanałach dzielę się z Wami moją wiedzą na temat karawaningu. Wracając do przedłużaczy. Przede wszystkim musimy rozróżnić dwa rodzaje przedłużaczy, a tak naprawdę końcówki tych przedłużaczy. To jest zwykła, standardowa końcówka Szuko, którą znacie z gniazdek w domach. Po prostu najbardziej popularna w takim domowym użytkowaniu. A to jest końcówka CE, która jest najczęściej stosowaną końcówką na kempingach zagranicznych. W Polsce już powoli się to zaczyna zmieniać. Między innymi na ośrodku Taurus, gdzie są słupki od firmy Camper System. Tutaj też już są gniazda CEE. Jeżeli macie końcówkę Szuko i przyjedziecie na kemping, gdzie też nie stosuje się takich trzybolcowych CEE, tylko też Szuko, no to jakby nie ma problemu, tą wtyczką się podepniecie. Jeżeli jednak przyjedziecie na ośrodek Taurus i chcecie się takim przedłużaczem wpiąć do gniazda CEE, to musicie się zaopatrzyć w taki adapter, czyli tutaj się wpinacie końcówką Szuko i już z drugiego końca jest CE, które można bez problemu wpiąć do gniazda. Jeżeli częściej jednak jeździcie na kempingi zagraniczne, to ja polecam od razu kupić sobie przedłużacz z końcówką CE, ponieważ nie musicie już mieć żadnego adaptera, żeby się podpiąć do większości słupków kempingowych. Ale jeżeli jednak traficie, mając taki przedłużacz, na słupki czy na kemping, na którym stosowane są gniazda Szuko, no to wtedy trzeba się zaopatrzyć w jeszcze inny adapter, który przełączy Wam z końcówki CE na Szuko. No i kolejny kabel podłączeniowy, w jaki musicie się zaopatrzyć, to jest kabel ten przyłączeniowy od przedłużacza do kampera. Wszystkie kampery mają już takie standardowe gniazdo trzybolcowe. No i trzeba mieć też taką samą wtyczkę żeńską CE, która jakby się podłączy do kampera. Ja używam tego typu, ponieważ jak się podłączę tutaj do CE, z tej strony mam normalne gniazdo Szuko. I jeżeli chcę się podłączyć, na przykład chcę sobie podłączyć laptopa na szybko, to właśnie ten przewód pozwala mi nie używać dodatkowych przedłużaczy. Końcówka tego kabla może być też albo CE, albo Szuko. I to wszystko zależy od tego, jakie macie wyjścia w swoim przedłużaczu. Ja akurat mam tutaj i CE, i Szuko. Wszystkie przedłużacze i adaptery, które potrzebujecie zabrać ze sobą na kemping, bez problemu kupicie w sklepie campertarg.pl, który jest jakby naszym partnerem, dzięki któremu powstał właśnie ten odcinek.